Jak działa prawo autorskie? Powstało ono w XVIII wieku po to, by chronić prawa twórców i zachęcać ich do tworzenia nowych utworów. Utwory to wszelkie przejawy działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalone w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Na prawa autorskie składają się prawa osobiste i majątkowe. Prawa osobiste są niezbywalne. Gwarantują, że utwór będzie zawsze podpisywany nazwiskiem twórcy. Pozwalają mu decydować, w jaki sposób inni mogą korzystać z jego twórczości i gwarantują, że utwór będzie istniał w niezmienionej formie. Prawa majątkowe można oddać, sprzedać, dziedziczyć czy udzielić na nie licencji. Obowiązują przez cały czas życia autora i 70 lat po jego śmierci. Po ich wygaśnięciu utwór przechodzi do domeny publicznej. Odtąd każdy może z niego korzystać, odtwarzać go, przerabiać i publikować. A zanim to nastąpi, wszyscy możemy z niego korzystać w ograniczony sposób, w obrębie dozwolonego użytku. Więcej na otwartawiedza.pl.